Witam serdecznie wszystkich przybyłych na kolejny wykład Towarzystwa Miłośników Historii Zabytków Krakowa. Dzisiejsze spotkanie będzie poświęcone problemom konserwatorskim Podgórza. Będzie prowadzić komisja konserwatorska z udziałem znakomitych specjalistów od tych problemów. Wszyscy panowie dyskutujący są członkami naszego towarzystwa i członkami Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. Zacznie prawdopodobnie pan profesor Bogusław Krasnowolski. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, jako wstęp do dyskusji chciałem przedstawić problematykę zasobu zabytkowego Podgórza i problematykę konserwatorską na tle tego zasobu. Na ekranie oczywiście widzimy kopiec Krakusa, jedno z najstarszych dzieł architektury w Krakowie. Oj, coś zgasł ekran. Bez obrazków to będzie nieczytelne. O, jest. Dziękuję bardzo. Kopiec Krakusa. Fotografia jest przed kilkunastu lat. Dziś on wygląda inaczej, bo staraniem Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa przeprowadzona została konserwacja i tych dzikich ścieżek już w tej chwili szczęśliwie nie ma. Znakomitą pracę o krakowskich kopcach opublikował przed wielu laty nieżyjący już profesor Kazimierz Radwański, wieloletni dyrektor Muzeum Archeologicznego w Krakowie, i wykorzystywał między innymi ten dawny plan pruski Krakowa, gdzie oprócz kopca mamy jeszcze cały szereg takich mniejszych pagórków. Postawił tezę, że kopiec był centrum większej nekropolii i naniósł te jakby piegi na współczesny plan Krakowa. No, rzecz wymagałaby potwierdzenia archeologicznego, dotąd tego nikt nie zrobił. Przed wojną staraniem ilustrowanego kuriera codziennego kopiec został niemal do podstawy rozkopany. Ja myślę, że te badania powinny nas nauczyć pokory wobec przyszłych pokoleń. Zniszczono między innymi dąb, który niegdyś rósł na szczycie kopca. Potrafiono powiedzieć tylko, ile miał lat w chwili ścięcia. Gdyby dzisiaj taki dąb trafił do pana profesora Krąbca z AGH, to by nam powiedział z dokładnością do jednego roku, kiedy dąb zasadzono, a kiedy go ścięto. Być może zasadzono go wtedy, kiedy usypano kopiec, a ścięto może wtedy, kiedy przyszło chrześcijaństwo. Mielibyśmy dwie kluczowe daty. Nie mamy, bośmy się dla sensacji prasowej pośpieszyli. To reprodukcja z pracy profesora Radwańskiego, krakowskie kopce w kontekście tej wczesnej organizacji państwowej przedchrześcijańskiej, przedpiastowskiej. Proszę Państwa, kolejny ważny etap, kościół świętego Benedykta. Przed parunastoma laty posadzka w dzisiejszej świątyni zaczęła się zapadać i w związku z tym, z udziałem Społecznego Komitetu, zostały przez archeologów przeprowadzone badania. I pod posadzką wyszły dwie nawarstwiające się na siebie wczesnośredniowieczne budowle. Rotunda z apsydą i budowla prostokątna, której rzut mniej więcej pokrywa się z dzisiejszym rzutem kościoła, choć oczywiście substancja różna. To fotografia z tychże badań, dzisiejszy stan kościoła. No, tym samym ostatecznie obalona została niewiarygodna zupełnie teza profesorów Politechniki Krakowskiej Zina i Grabskiego, jakoby tu było palacjum. Oni po prostu te dwie fazy, wcześniejszą rotunda, pewnie wiek XII, i późniejszą kościół prostokątny, wiek XIII, zestawili w jedno. No, palacjum niedaleko Wawelu, który był przecież siedzibą władcy, no to byłoby coś absolutnie niezrozumiałego.
No, robimy pewien przeskok. 1335 lokowany krakowski Kazimierz przez króla, który daje temu nowemu miastu własne imię. Ale Kazimierz miał słabe uposażenie rolne, bo tylko, prawda, rolę w zakolu Wisły, rolę dawnego bawołu. A więc nieco później, w 1357 roku, Kazimierz uzyskuje od króla wieś Zabłocie, wtedy wytyczoną na prawie niemieckim. Ta oś Zabłocia to dzisiejsze ulice Kącik i Lipowa w Podgórzu, przecięte zresztą linią kolejową. A w roku 1370 wieś Czyżowa, czyli Janowa Wola, Libertas Ioannis. Jak to wszystko razem wpisałem w taki modularny prostokąt, oparty o granice katastralne Podgórza, to właściwie pięknie to siadło. To jest 18 łanów frankońskich uposażenia. Nie za dużo, ale nasycenie w okolicach Krakowa osadami było tak duże, że o większym nie mogło być mowy. No i tutaj mamy ten najstarszy wiarygodny widok Krakowa wykonany z krzemionek podgórskich i na pierwszym planie bardzo ważna sprawa, Szubienice i Pale, prawda? Przy drodze wylotowej z Krakowa i Kazimierza na południe, u stóp gór, stąd nazwa Podgórze, przecież to kamieniołomy, z których wydobywano kamień dla Krakowa także, wykonywano wyroki śmierci. Tutaj zbliżenie, no i taki makabryczny widok człowieka nabitego na pal. Ta tradycja była długa i tutaj poniósł śmierć jako zdrajca Kostka Napierski. W dobie PRL-u PRL bardzo lubił prowadzić politykę historyczną. Dziś nasze władze też lubią. Poszukiwano bohatera ludowego. Kostka Napierski się oczywiście nadawał i ulica na wzgórzu Lasoty, droga na wzgórzu Lasoty nosiła nazwę Kostki Napierskiego, prawda? Szwedzi nie mogli się nadziwić, dlaczego czcimy ich agenta. No ale tak to było. Proszę Państwa, istotne zmiany następują dopiero po pierwszym rozbiorze Polski. W roku 1772, jak wiadomo, pierwszy rozbiór Polski, Wisła staje się granicą. Jeszcze zanim powstało miasto Podgórze, Austriacy dokonują tu pewnych inwestycji. Magazyn solny powstaje nad Wisłą. Nawiasem mówiąc, miejsce, gdzie jeszcze w czasach staropolskich były magazyny dla soli wielickiej nad Wisłą. Tak on wygląda dzisiaj. No i kolejna sprawa. W roku 1779 Austriacy byli dość przerażeni, że Polska, upadająca Rzeczpospolita, z pomocą Prus odbierze im Wieliczkę. Kopalnię soli, która oczywiście była wielkim skarbem. Polacy obiecywali Prusakom za pomoc w odbiciu Wieliczki Gdańsk. No, po trzecim rozbiorze Polski Prusacy i tak Gdańsk zajęli. Ale przez pewien czas austriackie władze rzeczywiście się tego ataku polsko-pruskiego obawiały. Wieliczka zostaje ufortyfikowana ziemnymi fortyfikacjami, które jak się patrzy na stare plany, właściwie są czytelne w dużej mierze do dzisiaj. A na stoku Krzemionek, na stoku dzisiejszego Parku Bednarskiego powstaje taka forteczka, której zadaniem było obserwowanie, czy przypadkiem przez Wisłę nie przeprawiają się polsko-pruskie wojska. To jest wycinek z planu Mozano-Szawana, gdzie to świetnie widać, ale i do dzisiaj widać, jak się wie, gdzie szukać, prawda? Dzisiaj taka pewna nierówność terenowa jest niewątpliwie pozostałością owego punktu obserwacyjnego, z którego widok, jakby jeszcze troszkę przeciąć te drzewa, byłby jeszcze lepszy, no, pozwala ustalić, czy przypadkiem tą drogą, prawda, przez Wisłę nie idzie
polskie wojsko. Proszę Państwa, zamiary Austriaków założenia nowego miasta. Zrazu dość księżycowe. Karl von Höfern projektuje na terenie Ludwinowa takie ogromne, konkurencyjne wobec Krakowa miasto. Dwa rynki, każdy z nich wielkości rynku krakowskiego. No papier cierpliwy. Można wszystko napisać, co ważne jest także dla niektórych wniosków konserwatorskich, gorzej z realizacją. Nie było chętnych, żeby tutaj zamieszkać i rzecz została na papierze. Tenże Karl von Höfern na przykład znakomicie zrealizował odbudowę Nowego Targu po pożarze, ale to zupełnie inna sprawa. Ważną inwestycją, która wpłynęła na kształt Podgórza i nieco chronologicznie wyprzedzała jego powstanie, było przebicie odnogi traktu cesarskiego Wiedeń-Lwów. Zasadniczy ciąg tego traktu biegł przez Myślenicę, ale odnoga przez Wieliczkę. I dzisiejsze ulice Zakopiańska, Kalwaryjska, Limanowskiego, Wielicka to odcinki tego traktu wytyczonego zgodnie z zasadami austriackich planistów linii prostej. No, podstawowe prawo geometrii, linia prosta to najprostsze połączenie, najkrótsze połączenie między dwoma punktami. A odgałęzieniem z kolei tego traktu jest ta droga, ulica na Zjeździe dzisiaj, do magazynów solnych. I to był ten kościec, prawda, plus fort, który zresztą tutaj też jest schematycznie zaznaczony. No wreszcie powstaje Podgórze. Powstał to fragment planu katastralnego z centrum miasta. Już w roku 1781 cesarz Józef II, który święcie wierzył, że przepisy, regulacje uzdrowią ludzkość, wydał patent osadniczy dla Galicji. On święcie wierzył, że Galicja jest znacznie słabiej zaludniona niż cała jego monarchia, co nie było prawdą, bo średnia zaludnienia była ta sama. Patent był adresowany przede wszystkim do ludności miejskiej, ale mieszczanom Imperium Habsburgów żyło się dobrze i wyruszanie na niepewne specjalnie ich nie cieszyło. Co innego z chłopami. Między Krakowem a Lwowem powstało chyba ze 200 takich regularnie wytyczonych wiejskich osad. Znacznie gorzej było z miastami. Podgórze zaczęto zakładać w roku 1783, a w 1784 cesarz wydał ostatecznie dokument, prawda, od którego można liczyć istnienie Podgórza jako miasta. Była to właściwie jedyna realizacja urbanistyczna będąca konsekwencją tego patentu. No, można by jeszcze wymienić drugie centrum Białej koło Bielska, nieudaną próbę stworzenia drugiego centrum Tarnowa, ale całkowicie nieudaną, no i Podgórze. Podgórze, które o tyle miało być kim osadzone, że po drugiej stronie Wisły był Kraków w dobie upadku, a więc także dla niektórych krakowian była to pewnego rodzaju szansa. Tutaj widzimy plan z 40. lat XIX wieku, jeden z tych świetnych galicyjskich planów katastralnych. Rynek w kształcie takiego ściętego trójkąta, wznoszący się ku kościołowi. To samo widzimy na planie z początku XX wieku. To samo widzimy na współczesnym zdjęciu lotniczym. Układ niezbyt regularny, bo oczywiście liczący się zaszłościami, zarówno traktem cesarskim, jak i dawnymi przedmieściami Kazimierza. Podgórze otrzymuje swój herb, a właściwie dwa herby. Oczywiście dawno obalona została teza, jakoby miało się kiedykolwiek nazywać Józefstadt, aczkolwiek litera i cyfra Józefa II się tu znajdują. Nazwa Podgórze
no, nazwa topograficzna, pod górami, prawda? Góry, czyli kamieniołomy, wapienia, funkcjonowała co najmniej od nowożytności, o ile nie od średniowiecza. I drugi herb, taki topograficzny, można by powiedzieć, nad Wisłą leży sobie Golas, który jest jakby symbolem tego miasta. Po bokach dwie kolumny, kolumny cesarskie, Trajana i Marka Aureliusza, wchodzące w skład cesarskich regaliów. No i ogólny widok podgórza, prawda? Mamy Kopiec Krakusa, mamy Kościół Świętego Benedykta i miasteczko u stóp. Ten plan wypełnia się zabudową murowaną. Austriacy konsekwentnie wykluczali z centrów miast ze względów przeciwpożarowych budownictwo drewniane. Co najwyżej obiekty gospodarcze mogły tak powstawać. Bardzo charakterystyczny przykład. Dom pod kotwicą to stare zdjęcie. Dzisiaj on wygląda tak. Archiwalna fotografia z rynku, dom pod jeleniem, takie dwa jelenie zrośnięte głowami. Współczesna fotografia łącznie z sąsiednim domem, tak to ująłem, żeby nie widać było późniejszej nadbudowy pięter. Kolejne fragmenty rynku, czyli tego, ta pierzeja pokrywająca się z traktem cesarskim. Dom pod Białym Orłem, dom pod Czarnym Orłem. Zajazd pod Lwem, to już od strony Wisły przy ulicy Józefitów, tak on wygląda po konserwacji, a zanim zabraliśmy się do tej konserwacji, to Lew wyglądał w stanie żałosnym. Tak przed adaptacją na Muzeum Podgórza wyglądał jeden ze znakomitych domów, miał takie dwie oficyny boczne, jedna z nich się jeszcze zachowała. No a tak wygląda dzisiaj po adaptacji na to znakomite Muzeum Podgórza. Jeżeli miałbym tu pewne wątpliwości co do tych prac, to że była to jedyna w swoim rodzaju szansa, żeby przywrócić dawną formę łamanego dachu. Tymczasem ta forma wtórna no, została tutaj utrwalona. Obok mamy taką ruinkę, kolejny dom z tych początkowych etapów funkcjonowania Podgórza. Dzisiaj on wygląda tak, mimo że jest wpisany do rejestru zabytków. Cmentarz podgórski, który jest elementem tego właśnie pierwotnego programu Nowego Miasta. Cmentarz, nawiasem mówiąc, okrojony przez wprowadzenie linii kolejowej, wprowadzenie drogi szybkiego ruchu, kaleki właściwie, ale bardzo ważne zagadnienie konserwatorskie odnośnie jego zagospodarowania, jego zaprojektowania, dyskusje, w pewnym sensie sprzeczne poglądy w tych dyskusjach. No i rynek podgórski, prawda? Rynek podgórski, który w tej formie ściętego trójkąta może nie od początku był projektowany. Trudno powiedzieć. Myślę, że rację ma pan Jarosław Żółciak, który postawił taką tezę, że ta jego forma ściętego trójkąta to pewnego rodzaju iluzjonizm. Jak stoimy mniej więcej tutaj, skąd wykonane zostało to zdjęcie, czyli patrzymy na rynek od północy, to on się nam zdaje większy niż w rzeczywistości, bo te linie skośne możemy odbierać jako równoległe, a więc pewnego rodzaju złudzenie perspektywiczne. I dominantą staje się kościół realizowany przez austriackiego budowniczego Brotschneidera dość późno, bo na początku lat 30. XIX wieku, ale niewątpliwie przewidywane było od początku. Duży poślizg, bo do tego czasu parafia podgórska była obsługiwana przez barokową kaplicę stojącą na terenie Ludwinowa. O ile dzisiejszy kościół to późniejsza sprawa, będę o tym jeszcze mówił, to zachowała się przy nim plebania, która pomijając pewne przebudowy, no, robi wrażenie, jakby powstała razem z tą świątynią projektu Brotschneidera.
Proszę Państwa, kiedy po trzecim rozbiorze Polski Austria pozyskała Kraków, można by powiedzieć, że dochodzi do pewnej stagnacji Podgórza. No, przestał być miastem konkurencyjnym dla Krakowa, ale zaczął być w roku 1815, kiedy powstało wolne miasto Kraków, prawda, które przetrwało 31 lat. I znowu rozwija się architektura późnoklasycystyczna. To jeden z przykładów. Inny przykład przy ulicy Limanowskiego. Nawiasem mówiąc, taka ciekawa zespół budynków. Środkowy, dwie oficyny boczne, pierwotnie identyczne, połączone bramkami i oficyna tylna. Finansowaliśmy tu prace konserwatorskie. No, oczywiście ze względów funkcjonalnych nie udało się ujednolicić całego założenia. Dzisiaj te boczne oficyny mają różne w stosunku do siebie formy, a powinny być identyczne. No i wreszcie kolejny etap w dziejach Krakowa i Podgórza, austriacka twierdza krakowska. Ja w przeciwieństwie do wielu kolegów nie lubię terminu twierdza Kraków. Albo Festung Krakau, albo twierdza krakowska. Po polsku jest twierdza krakowska. Twierdza Kraków to żywcem tłumaczenie z niemieckiego. To ogólny schemat twierdzy wedle analiz profesora Janusza Bogdanowskiego, no i podgórskie realizacje. Fort Świętego Benedykta, w tej chwili jest sprawa jego zagospodarowania. Bardzo długo na to czekał, były kiepskie pomysły z wykuciem szybu w skalę, coś paranoidalnego moim zdaniem, no doczekał się. Zresztą bardzo solidna architektura, więc nie doznał chyba uszkodzeń jego dzisiejszy widok. Kopiec Krakusa otaczał Fort Krakus, burzony już po II wojnie światowej. To jest jego projekt. Pewne relikty się zachowały i są eksponowane. Doba autonomii galicyjskiej. Proszę Państwa, między innymi ratusz podgórski. No i znakomity, powiedziałbym, podział funkcjonalny miasta. W centrum zwarta zabudowa mieszkalna wielokondygnacjowa. Na wzgórzu Lasoty dzielnica willowa. Na Krzemionkach z czasem rekreacja, Park Bednarskiego, a na Zabłociu warsztaty pracy. Bardzo ciekawie przedstawia się środowisko podgórskich architektów. Właściwie krakowianie nie mieli tam nic do roboty. Większość projektów opracowywali Serkowski i Kryłowski. Zresztą w dawnych czasach w ramach pracowni konserwacji zabytków robiliśmy takie karty do architektury Podgórza. Autorstwa wszystkich kamienic są ustalone. To projekt, o ile się nie mylę, Kryłowskiego przy fabryce Kryształ, taki pałac fabrykanta. No właściwie w Krakowie jedyne tego rodzaju założenie, jakich jest wiele w Bielsku, w Łodzi, na Śląsku, prawda? Pałac związany z zakładem produkcyjnym, też wymagający dzisiaj konserwacji. Wille na wzgórzu Lasoty. Ta z lewej strony, o właśnie ta projektu Kryłowskiego, a ta druga wyjątek krakowski architekt Ekielski projektował. Teren rekreacyjny, a więc Park Bednarskiego, założony w końcu XIX wieku jako no chyba jedno z pierwszych w skali europejskiej tego rodzaju założeń będące rekultywacją terenów przemysłowych, terenu kamieniołomów. Otwarte ściany skalne jako wartość krajobrazowa i jednocześnie problem konserwatorski, bo w te ściany skalne, to zdjęcie wykonałem parę lat temu, zaczęły wrastać drzewa, które oczywiście zasłaniały skały i je rozsadzały. Myślę, że znakomicie działał Zarząd Zieleni Miejskiej, który te samosiewki wrastające w skały w dużej mierze pousuwał.
co niestety rodziło protesty mieszkańców. No nie należy ciąć drzew, ale od każdej zasady muszą być wyjątki. Tak dzisiaj wygląda skała oczyszczona z drzew, no a to pomnik inicjatora założenia parku. Proszę Państwa, Kraków miał Sokoła i Podgórze miało Sokoła. Projekt już nie pamiętam, czy Serkowskiego, czy raczej Kryłowskiego. Dzisiaj utracił swoją funkcję sportową. W czasach, kiedy byłem uczniem liceum ogólnokształcącego w Podgórzu, chodziliśmy tu jeszcze na wychowanie fizyczne. Jeszcześmy tu w koszykówkę grali. Proszę Państwa, są projekty, jest ikonografia. Ten środkowy ryzalit był traktowany jako wieża zwieńczona hełmem. No myślę, że bardzo chętnie Społeczny Komitet finansowałby projekt rekonstrukcji tego elementu i realizacji. No ale póki co nikt się do nas o to nie zwrócił. Tak to żałośnie wygląda dzisiaj przy plantach Serkowskiego tak zwanych, które znajdują się w takim obniżeniu terenu, gdzie od średniowiecza zmiankowany w falsyfikacie noszącym datę 1334 znajdował się młyn. Falsyfikat, ale chyba przekazujący autentyczne informacje. No i cały szereg szkół podgórskich. To było niegdyś czwarte liceum, które kończyłem, dziś technikum gastronomiczne, inna szkoła średnia. Antoni Dostal buduje przy ulicy Józefitów kasę oszczędnościową Podgórza. Podgórze szczyci się tym, że ma starszą od Krakowa elektrownię nad brzegiem Wisły. Budynek stacji kolejowej. No i wreszcie neogotycki kościół świętego Józefa. Początek wieku XX. Jan Sas Zubrzycki. No, ja myślę, że Podgórzanie może go uważali za lwowiaka, a więc nie był konkurencją. Był rozpisany konkurs na ten kościół. Znakomity projekt opracował krakowski architekt Franciszek Mączyński, taki modernistyczny, no ale wybrano konserwatywne dzieło Zubrzyckiego. Współczesny widok, wnętrze, ołtarze, wszystko neogotyckie. Tenże sam Jan Sas Zubrzycki wniósł w duchu, który określał stylem nadwiślańskim, 80 takich kościołów między Krakowem a Lwowem, kościół redemptorystów w Podgórzu. Działa też gmina żydowska w Podgórzu. Ona stosunkowo późno się wyodrębniła. Wcześniej ludność żydowska należała do gminy w Klasnie. Klasno to przedmieście Wieliczki, a pierwotnie przysiłek Sierczy. Tam Żydzi gromadzili się co najmniej od wieku XVII pod patronatem światłych lubomirskich. No, pod koniec XIX wieku gmina się wydziela. Za daleko było wędrować do Klasna. Powstają Bet-Hamidrasze. Ten, który zachował przynajmniej fasadę dzisiaj, tak zwany Zuckera, dziś adaptowany dla galerii Starmach, przełom lat 70. i 80. XIX wieku. No jak gmina, to także cmentarze. Są dwa, przy ulicy Abrahama i przy ulicy Jerozolimskiej. Jeden z doby autonomii galicyjskiej, drugi już z lat międzywojennych. Oba zdewastowane w dobie okupacji hitlerowskiej, no bo weszły w obręb Koncentrationslager Plaszow. To stan dzisiejszy. Nieliczne zachowane nagrobki, rzecz oczywiście wymaga rewaloryzacji. Drugi z cmentarzy i nagrobek niedawno, nawiasem mówiąc, postawiony pani Sary Scheinirer. Skromna gospodyni domowa, która dostrzegła, że żydowskie dziewczęta
mają za słabą wiedzę religijną i stworzyła własnym przemysłem sieć szkół dla żydowskich dziewcząt. Najpierw uczyła je we własnym czynszowym mieszkaniu na Kazimierzu, a z czasem powstała cała sieć z tym okazałym gmachem przy dzisiejszej ulicy Świętego Stanisława na Kazimierzu, ale była potem mieszkanką Podgórza. Proszę Państwa, Mateczny, uzdrowisko podgórskie, to jego twórca Antoni Mateczny. Rok 1903 to straszliwy wylew Wisły, który uzmysłowił władzom i mieszkańcom Krakowa, Podgórza i okolicznych gmin, że należy podjąć wspólne działania, żeby takie klęski się już nie powtarzały. I powstają bulwary wiślane po roku 1903. Myślę, że w sposób najbardziej kompletny realizowane właśnie w Podgórzu, z okazałymi kamienicami zwróconymi do bulwaru. W Krakowie to jakoś gorzej wyszło. Oczywiście ta powódź dała też asumpt, nie jedyny zresztą, do ukształtowania Wielkiego Krakowa. Rzecz jasna, przyczyny były też strategiczne, prawda? Austria zrezygnowała z krakowskiej twierdzy, to już były przestarzałe doktryny wojskowe. Kraków mógł się rozwijać poza linię obronną. I do Krakowa przystępują kolejne gminy. Podgórze najdłużej się temu opierało. Ostatecznie dopiero w latach I wojny światowej dochodzi nie do włączenia Podgórza do Krakowa, a do połączenia Krakowa i Podgórza. A prezydent Leo z ostatnim burmistrzem Podgórza, a także radni obu miast spotkali się po środku trzeciego mostu. A to Kraków lat międzywojennych wraz z Podgórzem jako dzielnicą. Początki niepodległości II Rzeczypospolitej związane są między innymi z koszarami austriackimi w Podgórzu, skąd polscy żołnierze wyruszają, aby rozbroić Austriaków i ostatnią austriacką wartę przy rynku krakowskim. No i wreszcie, pomijając już dalszą część okresu międzywojennego, tragedia okupacji hitlerowskiej i Holokaustu. Marzec 1941 roku. Żydzi otrzymują nakaz przeniesienia się do Podgórza, gdzie na niewielkiej części tego miasta powstaje getto. Jednocześnie Polacy zostają stąd usunięci. To planik tego getta. Ono później było, istniało wszystkiego 2 lata. W wyniku krwawych pacyfikacji jego obszar był zmniejszany. Tak wyglądała brama getta, zamknięta oczywiście, otwierana tylko za specjalnymi zezwoleniami, na rogu rynku podgórskiego i u wylotu ulicy Limanowskiego. Zachowały się 2 odcinki muru o bardzo wymownej formie macew żydowskich nagrobków, która już to sama forma mówiła, co czeka ludzi mieszkających za tymi murami. To fragment przy ulicy Na Zjeździe i fragment przy szkole przy ulicy Limanowskiego. Moim zdaniem jest pewnego rodzaju nietaktem, że mamy tutaj ogródek zabaw dla dzieci. To nie jest miejsce dla beztroskiej zabawy i to już dzieciom trzeba tłumaczyć. Takim jasnym promyczkiem w getcie była apteka pod Orłem prowadzona przez farmaceutę Pankiewicza. Wydał po wojnie znakomite wspomnienia. Takim jasnym promyczkiem była też fabryka emalia Oskara Schindlera,
W getcie giną tysiące ludzi, między innymi Mordechaj Gebirtik, z zawodu stolarz, miał swoją pracownię na Kazimierzu, ale przeszedł do historii jako bard, poeta, kompozytor, pieśniarz. Zginął w getcie wraz ze swą żoną i dwoma pięknymi córkami. Marzec 1943 roku. Po 2 latach funkcjonowania ostatni Żydzi przepędzeni zostają do koncentracjonlager Plaszow, a niektórzy do bydlęcych wagonów, które wiozły ich do obozów śmierci. Archiwalna fotografia z porzuconym dobytkiem. No i wreszcie Płaszów. Rekonstrukcja rozplanowania. Fotografia wykonana z alianckiego samolotu. To również zdjęcie aliantów. Pewna pamiątka, szary dom. Szczęśliwie miasto wykwaterowało stamtąd lokatorów. Swoją drogą mieszkać w takim miejscu, jak się wie, jakie bydlaki w tym miejscu mieszkały, bo tu mieszkała ta załoga, tu były też biura związane z obozem. Dziś jest szansa, żeby powstało tu muzeum. Współczesna fotografia z badań obok kamieniołom Libana. Lata powojenne. Myślę, że ciekawą realizacją okresu już upadającego socrealizmu jest hala korony z takimi ciekawymi dekoracjami mozaikowymi autorstwa państwa husarskich. One trochę blakną w tej chwili. Krakowska telewizja. No i myślę, że bardzo dobra ekspozycja Placu Bohaterów Getta. Plac Zgody jako centrum getta otrzymał słusznie po wojnie nazwę Plac Bohaterów Getta. W roku 2003 miał miejsce konkurs na zagospodarowanie placu. Wygrali go panowie Lewicki i Łatak i to jest ich realizacja. Krzesła różnej wielkości. Na niektórych możemy usiąść, a niektóre są powyżej wzrostu ludzkiego. Oparte właśnie na tych fotografiach z porzuconym dobytkiem ludzi pędzonych do wagonów bydlęcych względnie do obozu koncentracyjnego. Jedna z licznych zresztą na terenie Podgórza dobrych realizacji architektury najnowszej. Inne realizacje to oczywiście Krikoteka, która stanęła okrakiem nad elektrownią. Uważam, że znakomita realizacja, dobrze wpisująca się w krajobraz bulwarów Wiślanych. Mozak, prawda, w projektowaniu brał udział wybitny włoski architekt Carlo Nardi. Właściwie nowa funkcja Zabłocie, które do niedawna miało charakter odpowiadający nazwie, takie Zabłocie. A teraz znakomite realizacje architektoniczne. Proszę Państwa, podoba mi się ta plomba przy ulicy na zjeździe. Mieszkania. No i prace konserwatorskie. Jest ich znacznie mniej, niż byśmy w społecznym komitecie chcieli. No ale jesteśmy bezradni. Możemy finansować tylko tych, którzy tego chcą, którzy wystąpią z odpowiednim wnioskiem, a tych wniosków jest znacznie mniej, niż byśmy chcieli. Najszerszy zakres miały prace, bo tam akurat gospodarz jest tym zainteresowany, w kościele parafialnym świętego Józefa. Fragment wątków ceglanych przed konserwacją i stan obecny. Muzeum Podgórza jeszcze raz, mimo tego potknięcia, jeśli idzie o dach, jest to znakomita realizacja. No i klęski. Tak wyglądał dzisiaj niewiele, jeszcze gorzej, jeden z domów. Proszę Państwa, a to 2 razy fotografowałem
jest pewnego rodzaju kuriozum. Był to dom z doby początków Podgórza, piętrowy, z centralnym ryzalitem i niewątpliwie wysokim, pewnie łamanym dachem. I co się stało? Jeden właściciel pomalował swoją część na różowo, drugi na żółto, trzeci na zielono, prawda? No, no po prostu kuriozum. A gdyby się tak dogadali, dostaliby od nas pieniądze, jeszcze można by zrekonstruować dach. Byłby pewien problem, co zrobić z tymi ludźmi, którzy tu mają okna. Niewątpliwie wielkim problemem do cierpliwego tłumaczenia mieszkańcom jest zagospodarowanie koncentracją z Lagerpłaszu. Poza placówkami muzealnymi w Szarym Domu i przy parkingu, moim zdaniem ten teren powinien być terenem pamięci i zadumy. Żadnych, broń Boże, inwestycji. Co najwyżej uczytelnić miejsce placu apelowego, miejsce skazań i tyle. Miejsce zadumy. I tu ogromna rola wychowawcza, bo dla miejscowych mieszkańców, niewątpliwie nie dla wszystkich, ale dla znacznej części, to jest świetny teren wypoczynkowy. Można się umówić na randkę z dziewczyną, można iść na spacer z psem i nie chcą tego stracić. No, Podgórze akurat terenów wypoczynkowych ma chyba więcej niż jakakolwiek inna dzielnica Krakowa. Jednemu spacerowiczowi, który lubił tam chodzić psem, tłumaczyłem, a czy poszedłby pan z psem na spacer na cmentarz rakowicki? A to jest więcej niż cmentarz, bo na cmentarzu leżą ludzie, których życie w naturalny sposób dobiegło końca. A tutaj, gdzie tylko się wbije łopatę, wychodzą kości pomordowanych dla zbrodniczej ideologii. Współczesna fotografia lotnicza. No i pewne, niestety, bardzo ograniczone sukcesy konserwatorskie. Jeszcze raz dom pod lwem, lew przed konserwacją i zmartwienia. Jeszcze raz ten rozlatujący się dom józefiński przy Limanowskiego, a zaraz obok niego kamienica z doby autonomii galicyjskiej, też wykwaterowana i też zamieniająca się powoli w slums. Względy widokowe, które Podgórze może wygrać. Raz jeszcze wracam do tej najstarszej panoramy Krakowa z lat 30. XVI wieku. Jak te widoki wyglądają dziś? Oczywiście jak się wyspinamy na kopiec Krakusa, to mamy piękny widok. Ale jeden z widoków pomiędzy Parkiem Bednarskiego a telewizją wygląda tak. Jak nie ma liści, to wytężając wzrok, widzimy, że tutaj jest kościół świętej Katarzyny, a tu jest Wawel. Te drzewa mają, najstarsze z nich koło nieco ponad 60 lat, bo ze wstydem przyznaję, że niektóre sam sadziłem. Mianowicie w ramach zajęć wychowania fizycznego z czwartego liceum kazaliśmy tu sadzić drzewa, prawda? No i ostatni widok przepadł. Należałoby zrobić przecinkę. Podobnie wygląda też, uważam, sprawa przy kościele świętego Benedykta. Również pewna przecinka dałaby piękny widok na Kazimierz i na Kraków. Należy pochwalić Zarząd Zieleni Miejskiej za pracę w Parku Bednarskiego. Ta rotunda z lat międzywojennych, niedługo będzie już tutaj można kupić sobie loda, prawda? Po kilkudziesięciu latach rozkładu. Na dawnym bastionie, szańcu, o którym mówiłem na wstępie, tym, który właśnie dawał austriackiemu wojsku widok, czy aby ktoś nie chce im odebrać wieliczki, stanęła taka altana widokowa. Myślę, że doskonała realizacja. No i proszę Państwa, ostatnie już zagadnienie, które chcę omówić i które pewnie wywoła pewne kontrowersje, bo na pewno stosunek do tej sprawy
może nas podzielić. Zaplecze domu pod kotwicą od strony ulicy Węgierskiej, oglądane przez dziurę w płocie. Jaka tam była sytuacja? To zaplecze, jako chyba ostatnie w Podgórzu, zachowało zasady zagospodarowania działki z czasów powstania Podgórza. A więc była nędzna parterowa zabudowa, stajnie, wozownie, przez jakiś czas adaptowana, ale ci, którzy adaptowali, woleli sobie znaleźć lepsze lokum i się stamtąd wynieśli. 5 lat temu, w roku 2018, powstał projekt zagospodarowania. Na prośbę świętej pamięci pana profesora Wojciecha Kosińskiego z Politechniki Krakowskiej napisałem opinię o tym projekcie. Opinię w zasadzie pozytywną. Projekt przewidywał budowę tutaj domów mieszkalnych, współczesnych, ale nie przekraczających gabarytów zabudowy po przeciwnej stronie ulicy. Miałem pewne zastrzeżenia co do niektórych form, drugorzędne i generalne zastrzeżenie, że jeżeli znajdzie się szansa zagospodarowania posesji trwałego, odpowiadającego historycznemu rozplanowaniu, zagospodarowania najlepiej na cele kulturalne, to to powinno mieć priorytet. No ale od tego czasu, proszę Państwa, upłynęło ponad 5 lat. Nikt zagospodarowania nie podjął, zabudowa się ruderowała i w rezultacie wojewódzkie władze budowlane, to tablica, która o tym mówi, wydały nakaz rozbiórki. Wjechały spychacze i rozebrały. I co teraz? Proszę Państwa, moim zdaniem tu jest starcie się jakby dwóch postaw. Czy musimy za wszelką cenę chronić wszystko, co nam przekazała historia, czy jednak mamy pamiętać, że miasto to organizm żywy, które się rozwija, nie zawsze w pożądanym kierunku. Ogromnym problemem dla centrów zabytkowych miast w skali krakowskiej, polskiej i europejskiej jest odpływ stałych mieszkańców z historycznego centrum. To jest bardzo negatywne zjawisko. Jeżeli mamy ludzi w centrum, to to są turyści, którzy posiedzą sobie tutaj dzień czy tydzień i pójdą w swoją stronę. Jeżeli w miejscu tej wyburzonej zabudowy o moim zdaniem minimalnej wartości zabytkowej, pewnej wartości urbanistycznej, powstaną domy mieszkalne, oczywiście wedle projektów uzgodnionych pod względem konserwatorskim, poprzedni nie był uzgodniony, prawdę powiedziawszy, nie wiem czemu, to ja uważam, że opłaci się skórka za wyprawkę. Będzie tu szereg mieszkań i Podgórze zyska nowych mieszkańców. I to jest ważniejsze od funkcji, która przeminęła, no bo zapotrzebowania na mieszkania są. Ale zapotrzebowania na stajnie i wozownie nie. A w starą stajnię i wozownię zmieścić współczesny program, no pewnie się da, ale skoro od ponad 5 lat się nie udało, to mamy czekać 50 lat. Myślę, że nic złego się nie stało, że wjechały spychacze, pod warunkiem, że tu będą domy mieszkalne, nie supermarket, nie hotel, a mieszkania dla stałych mieszkańców. I to tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy panu profesorowi za wspaniały przegląd właśnie historii Podgórza. Czy ktoś, któryś z panów teraz chce zabrać głos? Bardzo proszę, pan doktor Zbigniew Bajersdor. Bardzo proszę. Profesor, przepraszam, ale nie umiem tego
Czy mógłby pan mi otworzyć mój zestaw slajdów? Nie takich dobrych, nie tak pięknie uporządkowanych. O, dobrze, dobrze, to poczekaj, i teraz co tutaj? Którym ty? Aha. Dobrze, przepraszam, ale to wszystkie te techniczne sprawy nie są takie proste. Otóż, proszę Państwa, no, wykład pana profesora Krasnowolskiego jak zwykle jest fantastyczny. Jest to specjalista od nie tylko Krakowa, ale od innych również problemów zabytkowych i kulturowych. No, mieliśmy piękny zarys historii rozwoju, zabudowy, no, tego, co się na Podgórzu działo. Ja nie mam i oczywiście to mnie zwalnia od tego rodzaju, prawda, ale będę nawiązywał do pewnych rzeczy, ponieważ no trudno, to jest ta sama materia. Dlatego pozwoliłem sobie, no to jest inny wycinek planu katastralnego z 1848 roku, tego już miejskiego, że tak powiem, tej miejskiej fazy, która powstała, prawda, została skonkretyzowana w oparciu o ten patent cesarza Józefa z 1784 roku. Plan jest, jak wszystkie inne, mniej więcej z tego samego czasu, około połowy XIX wieku, ale świetna, jak gdyby to ta wyobrażenie, dlaczego Podgórze, bo z jednej strony pod górami, czyli góra to była kopalnia kamienia, ale równocześnie to była góra, to były krzemionki, to jest plan pod jakiekolwiek miejsce, tylko pod kolejną górę. Proszę Państwa, na Podgórzu dzieje się i od wielu lat i dobrze, i źle. To miejsce wcale nie jest tak niedoceniane przez i władze, i społeczeństwo Krakowa. Od czasu przecież połączenia w 1915 roku no, część naszego miasta. Różne rzeczy się tutaj starano. Oczywiście nie wszystko się udało zrobić, ale na przykład starano się o zachowanie panoramy od strony Wisły. Mamy tutaj ten przykład. A, jest dobrze. Bardzo pięknego mostu, jedynego historycznego mostu w Krakowie z lat międzywojennych, mostu Piłsudskiego, z tą dominantą kościoła podgórskiego. No i dalszy ciąg tej kontynuacji, troski o prezentację Podgórza. Profesor pokazywał nam ten projekt Krykoteki, który powstał w roku mniej więcej 2009-10 przez znakomite studium Mund Studio i przez architekta Deńkę zaprojektowane nad elektrownią podgórską, tą starszą od krakowskiej, bo około roku 1900, znaczy dokładnie w 1900 roku zbudowano. Przy okazji byłem, jak gdyby starałem się przypomnieć do dzisiejszego spotkania, jak aktualnie wyglądają problemy Podgórza, zobaczyłem tę elektrownię po mniej więcej 20 latach. Ona została przemalowana. Tragicznie. Dlatego, że na tym slajdzie widać, że miała znakomity przez autorów wysmakowany taki koloryt starego, jak gdyby zadzwiałego metalu, prawda? Ona, no to jest kurtynowa ściana tak, z taką kropką czerwieni. Dziś jest to buro-brązowa, ciężka z ław
To przykład, że nawet w stosunku do nowych rozwiązań, które są na Podgórzu, trzeba mieć dużo wyczucia właśnie konserwatorskiego i szacunku dla dziedzictwa. Proszę Państwa, nie mówił profesor o rynku podgórskim, który związany był w tej formie, którą dziś oglądamy, z działalnością architekta Brod-Schneidera z lat, początku lat 30. XIX wieku. Widzieliśmy rozmaite, prawda, fazy tego. Ja nie mam, akurat nie chciałem brać z internetu zdjęć, posługuję się raczej własnymi zdjęciami, żeby nie naruszać praw autorskich, ale w swoim archiwum znalazłem projekt dzisiejszego zagospodarowania rynku z 2013 roku. Architekt Zbigniew Myczkowski z Politechniki Krakowskiej. Bardzo udana aranżacja tego wnętrza. To jest oryginalny projekt, a to jest stan, który już profesor wyświetlał. To jest po prostu stan z końca XIX wieku, jeszcze z Józefińskim kościołem, tym przez właśnie Brod-Schneidera zaprojektowanym i w tej wersji, no takiej, no, do której, którą mamy szanować i która generalnie na szczęście jest jako idea zachowana. Nie mam zdjęcia kościoła świętego Józefa, ale ten drugi podgórski kościół Sasa Zubrzyckiego, ojców redemptorystów, nawet o rok starszy niż kościół parafialny, no to rzeczywiście jedna z lepszych dzieł tego architekta. Oczywiście przy uwzględnieniu, że ma bardzo osobisty, taki konserwatywny, ale równocześnie z wielką miłością dla historii styl. No i z tych wnętrz, bo nie tylko główny rynek, ale mały rynek, bo tak się nazywał na początku, a potem Plac Zgody, a dzisiejszy Plac Bohaterów Getta. W tej aranżacji pomnikowej panów architektów Lewickiego i Łataka lat 2003-2005 rzeczywiście to jest bardzo pozytywny element zagospodarowania Podgórza, który no, jak gdyby z jednej strony jest współczesnym elementem, a z drugiej strony tą tożsamość, dramatyczną tożsamość akurat tego miejsca utrwala. I to są, powiedzmy, te rzeczy, które można by określić jako niekontrowersyjne, wręcz przeciwnie, z wielkim szacunkiem. Ale są właśnie partie miasta. Ja mówię o tej części, gdzie dzisiaj mieści się Muzeum, prawda, Podgórza przy ulicy Libanowskiego. Ten kierunek w stronę traktu Wielickiego. Krótko mówiąc, dom Limanowskiego 47 jest po prostu wyrzutem absolutnie dla nas wszystkich. Jest to przykład absolutnej złej woli, splot tragicznych okoliczności, bo zniszczenie tego obiektu i próby jego pozbycia się, co tu dużo mówić, chodzi o to, żeby uzyskać działkę po prostu pod nową kubaturę, pod właśnie tutaj profesor mówił o tym, że no, mieszkańcy są bardzo ważni, ale nie każdym kosztem. Otóż tak to wyglądało jeszcze nie tak dawno. I mam nadzieję, że dzięki rozmaitym staraniom, które podejmujemy, no, że oczywiście nie stan takiego już zaniedbania, ale nastąpi rekonstrukcja tego obiektu, ponieważ to nie jest sprawa tylko tego obiektu. To jest pewnego fragmentu najstarszego Podgórza, jeszcze starszego niż rynek podgórski z lat 30., bo Podgórza z lat
80., 90. w wieku XVIII. Nie przypadkiem przecież obok jest właśnie dom pod świętym Benedyktem, ten, o którym pan profesor wspominał, wspaniale adaptowany na muzeum, to naprawdę jedno z najwspanialszych muzeów Krakowa, ale no, wyglądało to na slajdzie, który zresztą był wyświetlany, dość podobnie. Na szczęście obiekt się uratował i pewnie za jakieś parę lat, na szczęście wszystko się zniszczy. W tym wypadku akurat pewnie byliśmy się cieszyli, jeżeli zniszczy się pokrycie dachowe, pewnie należałoby tu zrobić korektę tego XVIII-wiecznego łamanego dachu, który jest twierdzony źródłowo, podobnie zresztą jak ten właśnie analogiczny. Ten obiekt, o którym wyświetlam, powinien być w ogóle elementem rozwinięcia programu Muzeum Podgórza. To jest bezpośrednie sąsiedztwo z wyjątkiem takiej po prostu zielonej przestrzeni, która jest pomiędzy nimi, która również może powinna należeć do aranżacji tego kompleksu zabytkowego, muzealnego. I taką widziałbym przyszłość, nie rozwijając dalej w szczegółach tego wątku. Proszę Państwa, po przeciwnej stronie, w tym rejonie, o którym mówię, jest tym fragmentem tego najstarszego podgórza, które jednak mimo wszystko po dzień dzisiejszy istnieje. To jest ta łąka z figurą Boga Ojca i stary cmentarz podgórski. To wszystko jest u stóp przemionek z fortem świętego Benedykta na szczycie. Obok szkoła, którą profesor wyświetlał, takaż okresu autonomii, obok fragmenty murów getta, zaraz do nich wrócimy, no i przede wszystkim stary cmentarz podgórski. Ten cmentarz, który po dzień dzisiejszy jest wyrzutem, no jednak konserwatorskim i nie tylko, administracji Krakowa, ponieważ no oczywiście do jego dramatu doszło nie z naszego powodu, nie naszego pokolenia, nie naszych czasów. To jest dziedzictwo, które jak gdyby złe dziedzictwo. Naprzód linia kolejowa, potem ulica telewizyjna, czyli teraz się to nazywa jakoś Bohaterów. Powstańców Śląskich, właśnie. Krótko mówiąc, obiekt niezwykle cenny, z wielkimi, ja akurat jestem jak gdyby świeżo po dyskusji na temat aranżowania wnętrza tego zespołu. Mówię o cmentarzu i o jego głównej alei z tymi historycznymi grobami. No, wprowadzanie tutaj jednak oświetlenia, jakiegoś sztywnego chodnika brukowanego i tak dalej, jest bardzo kontrowersyjne i na pewno należy z niego zrezygnować, ale jest to jednak temat, który jest w trakcie jakiejś konserwatorskiej i dyskusji, i działania. Nie jest zapomniany. Podobnie jak nie jest zapomniany nowy cmentarz, tak zwany nowy cmentarz, wszystkie to są wszystko bardzo historyczne cmentarze, jak Państwo wiecie, gdzie zresztą dzięki aktywności profesora Krasnowolskiego została wyznaczona strefa ochronna, która, czyli ta główna aleja, mówiąc ogólnie, bo przecież ona decyduje o najbardziej historycznej, że tak powiem, wartości, aczkolwiek tak gdyby na tyle, o ile stary cmentarz jest naprawdę cmentarzem martwym, bo tam już nie ma pochówku, to ten jest dalej czynny, więc dla cmentarza to, że jest użytkowany, jest pewną gwarancją jego trwałości i dbania, byle w dobrym kierunku. W tym wypadku chyba jest nadzieja, że pójdzie dobrze. Skoro wyszliśmy przez stok krzemionek, no to w
wyświetlany i omawiany tutaj kościołek świętego Benedykta. Przy nim fort świętego Benedykta, którego zdjęć nie mam, ale były tutaj fotografie. I proszę Państwa, fort dramat, bo miał świetne pomysły, świetne projekty. Tyle, że jakoś nie było dobrych, rzetelnych partnerów. Akurat muszę powiedzieć, że akurat tym pierwszym partnerem był Związek Polskich Artystów Plastyków, który zawiódł po prostu jako partner w zagospodarowaniu fortu i później były bardzo złe pomysły, o których profesor wspominał, adaptacje na jakieś centrum młodzieżowe za gdzieś setki milionów, dewastowanie tego obiektu łącznie z budowaniem jakichś podziemnych garaży, winnic. No, Bogu dzięki, do tego nie doszło. Ale to miejsce jest na widokach, które były historycznie przedstawiane, miejscem niezwykle ważnym dla prezentowania panoramy Krakowa. Niestety ta panorama jest niewidoczna. Znalazłem tylko jedno takie miejsce, gdzie nie na starą część Krakowa, ale na część wschodnią miasta. Najmniej ciekawą, ale jednak pokazuje, jakie są potencjalne możliwości pokazania istotnych wartości przemionek, tych kulturowych, krajobrazowych, turystycznych, jakbyśmy je nie określili. No po prostu lęk przed ruszeniem jakiejkolwiek zielonej gałązki, bo to jest zamach na środowisko i w ogóle, to po prostu jest nieporozumienie. Myślę, że nie na ten dzisiejszy temat, ale będziemy na pewno do tej sprawy zieleni w Krakowie wracać. To jest oczywiście jeden z punktów widokowych. Drugim oczywiście jest pokazywany na pierwszym slajdzie przez profesora Krasnowolskiego kopiec Krakusa. Ale nie tylko sam kopiec, tylko całe jego otoczenie. Tam, gdzie był ten nieszczęsny, bo nieistniejący, zniszczony fort Krakus. To zresztą nie o to chodzi. Chodzi o to, że ten punkt był doceniany od prawieków. No, wyświetlany był tutaj ten najstarszy z początku XVI wieku widok miasta i Kazimierza, i Krakowa. Podobnie zresztą jak nieco późniejszy widok, też ten słynny Van der Rohe'a z początku XVII. Ja akurat jakoś nie mogłem zdjęcia wydobyć ze swojego, że tak powiem, sprzętu. Ten widok w gruncie rzeczy z kopca, o ile z otoczenia świętego Benedykta nie istnieje, jest niedostępny, o tyle z kopca jest czytelny. Oczywiście z uwzględnieniem nowszej zabudowy, która się pojawiła, krótko mówiąc, w otoczeniu starego miasta Krakowa i Kazimierza. Proszę Państwa, i to jest miejsce, które z jednej strony jest bardzo ważne i wcale nie jest tak, że ono kiedyś było ważne. Nie. Kiedy byłem tam jakieś 2 tygodnie temu, w weekend, okazało się, że cała ta polana, przestrzeń, łąka wokół kopca pełna była ludzi, którzy tam po prostu normalnie przychodzą w ramach rekreacji, podziwiania miasta. Jedni na trawie, inni na ławeczce, ale miejsce jest super ważne dla tożsamości Krakowa. Wyświetlane tutaj zupełnie paradoksalne, takie kuriozalne, prawda, to rozwiązanie z ulicy Limanowskiego, ten dom, który jest jednym domem, a ma 3 niestety właścicieli, w których każdy swoją część maluje według uznania. A, że tak powiem, przy bardzo niewielkim nakładzie środków i
Tak, niewielkim nakładzie środków i dobrej woli ten obiekt mógłby po prostu wrócić do sztandarowych takich przykładów tej najstarszej zabudowy podgórskiej. I wreszcie, proszę Państwa, ten nieszczęsny obiekt pod Kotwicą. Ja mam absolutnie odwrotnie zdanie niż mój przyjaciel Bogusław Krasnowolski. To nie jest sprawa. I tak, miasto to jest miejsce zamieszkania, ludzie decydują, ale miasto to nie jest tylko osiedle, to nie jest osiedle mieszkaniowe. To są różne funkcje. I w związku z tym ten zabytkowy, najstarszy zachowany, do jeszcze 2 tygodnie temu istniejący układ przestrzenny tego pierwszego podgórza, ten fragment nie może przepaść. Jakie będą się toczyć tego sprawy, nie wiem, ale wiem jedną rzecz. Zostało pogwałcone prawo miejscowe. Dla podgórza były i dla tego obszaru był plan, było prawo, plan zagospodarowania przestrzennego, który gwarantował zachowanie tej różnicy pomiędzy budynkiem frontowym, tym pałacowym budynkiem pod Kotwicą i tym zespołem oficyn, które oczywiście nie są mieszkalne, to one miały być doadaptowane do celów kulturalnych. Czy jakiś tam po prostu również użytkowy. Ta sprawa jeszcze jest do odzyskania. Ja tutaj jestem jednak dobrej myśli i nie kamienice miejskie, bo to nie jest miejsce, które jest bezludne. Ono nie wymaga rewitalizacji, ono nie wymaga uratowania. Tam mieszkają wyłącznie ludzie w okolicy. Tam są, to wszystko jest tam mieszkaniowe. Tam nie ma innych funkcji, raczej mało jest innych funkcji, które mogłyby się w tych właśnie parterowych oficynach znaleźć. Ale nie zrobię przyjemności Państwu, ani nikomu, żeby na naszym dzisiejszym spotkaniu podjąć ostrą polemikę z tym stanowiskiem, zabudowujmy to kamienicami. Nie, tego nie zrobię. Natomiast chciałbym wrócić do sprawy kolejnego ważnego miejsca, które zresztą było wyświetlone przez profesora Bogusława. Mianowicie Sokoła Podgórskiego, z którym właśnie ma takie piękne wspomnienia z czasu swojego dzieciństwa i młodości. A dzisiaj wygląda to dość rozpaczliwie. Teraz jest to jakiś internat szkolny, który, no, krótko mówiąc, jest zdegradowany. Jest zdegradowany, ponieważ bez żadnych, że tak powiem, wątpliwości i wiadomo, jest świetna ikonografia, jest projekt jego rekompozycji, rekonstrukcji tego prawda, tego kopulastego daszku w tej frontowej wieżyczce. Nic nie pozostaje innego, jak tylko pójść śladem krakowskiego sokoła, który został odnowiony. Dlaczego na Podgórzu nie? Ten obiekt, architekt Józef Kryłowski, rzeczywiście nie Serkowski, tylko Kryłowski, ale prawda, wiadomo, datowany, sygnowany. I projekty są tylko do realizacji. Drugie takie też, bo takie punkty wybrałem kontrowersyjne. Mianowicie sprawa linii kolejowej przez Podgórze. Podgórze zostało włączone do kolei galicyjskich na samym początku, można powiedzieć, istnienia, w połowie wieku XIX. Ale linia, która z Podgórza szła w stronę Skawiny, potem linia kolei transwersalnej, miała swoją własną, że tak powiem, odnogę, swoją własną torowisko i dworce. I to jest stacja, tak, widać ją, Podgórze tak wygląda dziś. To jest zdjęcie sprzed 2 tygodni, o tak to nazwijmy.
No tragedia, prawda? Mimo, że jest opisane, że to bardziej obiekt zabytkowy, że to obiekt, który ma swoją dobrą historię, no ale na razie jest to opuszczone. Dzisiaj, ponieważ były wielkie inwestycje kolejowe, prawda, na podróżu, ta nowa linia na Zakopane, mam nadzieję, że do tego trzeba będzie wrócić. I nie tylko chodzi o malowanie elewacji, tylko w ogóle o odpowiednią funkcję dla tego obiektu. Tym bardziej, że obok jest stare, znakomite torowisko historyczne, też z roku 1885, taki wąwóz, który został wykuty u stóp Krzemionek, którym do czasu przebudowy linii przez Niemców w czasie okupacji szły tory. Dzisiaj jest to po części, no może nie powiedziałbym śmietnik, bo na szczęście nie do końca jest to śmietnik, ale opuszczone miejsce, które ma fantastyczny potencjał jako miejsca rekreacyjnego, związanego no, choćby z tą drogą na Kopiec Krakusa, gdzie, jak mówię, setki, żeby nie powiedzieć więcej, odwiedzających się porusza. Gdyby to odpowiednio zaaranżować, jest to zadanie niewątpliwie dla krakowskiej zieleni. Nie w Rynku Krakowskim drzewa, tylko właśnie kształtować park kolejowy na Podgórzu. No i wreszcie miejsce, o którym była mowa, to dramatyczne miejsce obozu Płaszów, które skądinąd jest dzisiaj tą wiosną, gdzie to wszystko kwitnie. No można powiedzieć, jak kto nie ma świadomości, to nie wie, że jest to tak strasznie dramatyczne miejsce. Bo dziś jest to piękne miejsce, mówiąc ogólnie. Tak wygląda, natomiast wyglądało, to też okres to wyświetlał. Proszę Państwa, to jest to alianckie zdjęcie, które pokazuje zabudowę, to było ponad 100 baraków, plus te wszystkie tam drogi obozowe, plac apelowy i tak dalej, i tak dalej. Na ten temat jest cała, jak gdyby, wielka literatura i projekty, z których, inaczej, bo powiedziałbym, dobrze, że nie zostanie niektóre zrealizowane. Myślę, że dobrze, ponieważ przeinwestowanie tego byłoby zniszczeniem tego miejsca nastroju, smutku, zadumy, pamięci. Ale to ma być nadal zielone miejsce z tym zapleczem, o którym wspominał profesor, mianowicie nic nie budować, ale wykorzystać to, co jest, czyli ten słynny szary dom. I wreszcie uporządkować teren dwóch cmentarzy. Jednego z XIX wieku, a drugiego z okresu międzywojennego, tak. To jest ten słynny dom przedpotrzebowy żydowski, który architekta Siódmaka, wszystko jest znakomite, jest na ten temat monografia, opracowanie, fotografie. Oczywiście trwała ruina, wielki pomnik, prawda? Ale może nie tak, jak tutaj zatopiony, że tak powiem, w buszu. W tym rejonie ten cmentarz, te mury getta, które kilkakrotnie się, znaczy nie mówię przy cmentarzu, ale w rejonie no, tej szkoły, domu świętego Benedykta, tamtego, tego wschodniego krańca Podgórza zachowane. I wreszcie miejsce, na które mało kto zwraca uwagę, mianowicie chodzi mi o Krzemionki ze stadionem. Na szczęście park Bedniarskiego został zupełnie przyzwoicie jak gdyby zaaranżowany, otwarty po latach. Ale to nie jest tylko na Krzemionkach wszystko, co tam się znajduje. Mianowicie jeszcze tam jest Stadion Korony. Bardzo ciekawe, interesujące miejsce. Właściwie prawie, że nieznane. Nie pokazuję tu boiska, które jest świetnie, prawda, wyeksponowane.
Ale to jest temat do dalszego opracowania. I wreszcie jeszcze jedno bolesne miejsce. Mianowicie, o ile podgórze eksponowane jest, czy też widok na podgórze jest eksponowany spod kopca, w ogóle ze skrzemionek, to jeszcze ma jedno bardzo ważne miejsce. Mianowicie z wylotu ulicy Wadowickiej od strony, międzynarodowa trasa od strony Zakopanego. Proszę Państwa, to co zostało tam zrobione, to jest po prostu dramat. Po prostu ten cały piętrzony masyw krzemionek został zagubiony pomiędzy takimi szklanymi, banalnymi biurowcami, które się tam pojawiły w ciągu ostatnich 5 czy 6 lat. No i jest to po prostu błąd urbanistyczny. To nie, na razie nie do odtworzenia rejonu wiermatycznego, prawda? Pokazuję to dlatego, żeby pokazać, że z jednej strony wiele się dobrego dzieje na podgórzu, z drugiej strony wiele się złego dzieje, niestety nadal. A wszystko ma jeszcze swoją inną wagę. Mianowicie w 2014 roku, tak, Rada Miasta Krakowa uchwaliła, że Stare Podgórze będzie parkiem kulturowym. Stare Podgórze z krzemionkami. Bardzo prawidłowy i bardzo dobry ruch. Tylko że nic z tego nie będzie, jeżeli będziemy dalej zabudowywać go, prawda, tak jak obecnie, i jeżeli będą tak dramatyczne dzieje, jak domu, okolice domu pod Kotwicą. Jeżeli my stracimy te elementy historycznego podgórza, to z czego będziemy robić park kulturowy? Nie ma tego. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Za tę prezentację różnych smutnych problemów urbanistycznych pan doktor inżynier Jan Janczykowski chciał jeszcze też zabrać głos. Bardzo proszę. Dzisiaj już wyjątkowo bez obrazków, a ponieważ jest późno, Państwa trzymamy tutaj wyjątkowo długo, wobec czego postaram się mówić dość krótko. Z punktu widzenia konserwatora troszeczkę mam inne spojrzenie na niektóre z przedstawianych tutaj faktów. Zacznę od najgorszej sprawy, czyli od porażki. Na czym ona polega? Co było jej powodem? Mianowicie w przypadku podgórza mamy jednak brak pełnego rozpoznania wartości zabytkowych wielu obiektów. Jako przykład taki kliniczny podam, ja rozpoczynałem wtedy pracę jako konserwator wojewódzki i no i doszła do mnie informacja, że rozebrano dwór Juliusza Leo koło Bonarki. No właśnie. I zacząłem sprawdzać, okazuje się, że on nawet nie figurował w ewidencji konserwatorskiej. Sprawdziłem dlaczego, bo rzeczywiście po II wojnie światowej był bardzo przebudowany, stracił jakiekolwiek wartości artystyczne. Tyle tylko, że jednak miał wartości historyczne związane z konkretną osobą. Więc można było próbować walczyć, żeby przynajmniej znalazł się w tej ewidencji, żeby tego budynku nie niszczono, ale po prostu nikt o tym nie wiedział. Ja jako przedstawiciel Urzędu Konserwatorskiego też nie mogłem wtedy nic zrobić, tym bardziej, że dostałem informację o tym wyburzeniu dopiero po tym, jak to się stało. Inna sprawa w mniejszej znacznie skali, ale to powoduje, że musimy bardziej ostrożnie patrzeć również na kwestie wnętrz kamienic na tym obszarze. To jest Limanowskiego 4. Tam w tej chwili jest na parterze Miejska Biblioteka Publiczna, filia oczywiście biblioteki prowadzonej przez miasto Kraków. No i tam dopiero podczas prac remontowych okazało się, że wyszły na parterze świetne polichromie. Były tam co prawda wcześniej robione badania sondażowe na obecność polichromii, tyle tylko, że te badania polegały na zrobieniu kilku odkrywek na każdej ścianie i akurat idealnie trafiały w miejsce, gdzie polichromii nie ma. Natomiast to ta sprawa nauczyła mnie bardzo tego, żeby podchodzić właśnie z dużą rezerwą do negatywnych wyników badań, bo jednak podgórze, w szczególności tego ścisłe centrum,
no to mogą zawierać, może te domy mogą zawierać jeszcze wiele skarbów, które czekają ciągle na odkrycie. Więc tutaj kwestia ostrożności jest bardzo ważna. A teraz inne problemy konserwatorskie. Z innego zupełnie podwórka zachowała się przy ulicy Jerozolimskiej, czyli w Heltmana właściwie na tym odcinku, willa Monageta, komendanta obozu Płaszów. Na początku kupił ten budynek prywatny inwestor, który zamierzał zrobić tam muzeum, no ale zostało to dość negatywnie przyjęte nie tylko przez mieszkańców Krakowa, ale również społeczność związaną właśnie ze środowiskiem żydowskim, bo kultywowanie w pośredni oczywiście sposób zbrodniarza, jego miejsca zamieszkania, a nie ofiar, no to troszeczkę... No, no tak, tak. No w każdym bądź razie tutaj ostatecznie kupił to kto inny, wyremontował to wzorowo pod względem konserwatorskim na własne mieszkanie. Ma ochotę, nie miałem zastrzeżeń, przynajmniej budynek jest użytkowany, niż to jest. Natomiast pojawiła się potem dziwna sprawa, mianowicie kiedyś oficjalna delegacja z Warszawy zjawiła się w obozie Płaszów. Przeszli również potem do komendanta. Potem dostałem alarmujący telefon od jednego z tych gości, że to przecież wygląda jak nowobogacka willa, że przecież dom powinien wyglądać bardziej obskurnie, powinno to być zupełnie inne. Tyle tylko, że ten dom był stawiany przed II wojną światową, przez ówczesnego dyrektora kolei, i po prostu była to, jakbyśmy w tej chwili mogli powiedzieć niezbyt grzecznie, ale jednak częściowo zgodnie z prawdą, właśnie nowobogacka willa. I Amon-Göt adaptował to do swoich potrzeb, zrobił tam przekształcenia wnętrz, ale forma zewnętrzna, elewacja razem z tą kolorystyką, która była nadana przed II wojną światową, pozostały. To zostało jednoznacznie udowodnione w badaniach konserwatorskich, wobec czego jest to zrobione prawidłowo. Także tego typu podejście mamy. Teraz inne sprawy konserwatorskie, tak już w skrócie. Klikoteka, a sprawa elektrowni pod górze. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, wystarczy spojrzeć na stare zdjęcia, ale z okresu koniecznie powojennego, tej elektrowni, przed budową klikoteki. Budynek był bardzo efektownie ociapany tynkiem, z takim barankiem tak zwanym charakterystycznym, malowany w ulubionym wtedy kolorze takim beżowym. Natomiast pod spodem kryła się piękna, wielobarwna elewacja właśnie z kolorowej cegły. No i jak pojawił się pomysł, ten projekt wygrał w konkursie, żeby właśnie nad tym wszystkim umieścić ten obiekt klikoteki. Ja dałem wtedy jako konserwator jeden warunek, że zgadzam się, ale pod warunkiem, że pięknie oczyszczą elewację budynku elektrowni. I zostało to rzeczywiście świetnie zrobione i w tym momencie efekt łączny jest bardzo dobry. Co więcej, były próby co do hali korony, o której mówił pan dr Bajerzdow, były próby unowocześniania tego budynku z zewnątrz. Udało się to też mi zablokować, no bo jednak uważam, że wartości tej architektury z tego czasu już są na tyle istotne, że oczywiście dopuszczam modernizację wnętrz, bo są wymogi sanitarne w tej chwili, wymogi ewakuacyjne inne niż kiedyś, więc wnętrza muszą być przebudowane, ale od strony zewnętrznej powinna zostać jednak ta elewacja pierwotna i tak zostało zrobione, wydaje mi się, że dobrze. Teraz dalej. Nie do końca jestem zadowolony ze sprawy lokomotywowni w Płaszowie. Tam mamy zespół dwóch elektrowni, jedna podłużna, dwie wachlarzowe, obok siebie usytuowane, razem z kompletnym zestawem torów z czasów, kiedy to było budowane. Więc to jest rewelacja, razem z obrotnicą. No i na szczęście zaalarmowali mnie miłośnicy kolei, jeszcze nim się zdążył zawalić dach tej parowozowni. Pojechałem na miejsce, obejrzałem w trybie pilnym, udało się wpisać do rejestru zabytków. No i kolej
strasznie narzekając, jednak wyremontowała ten dach. W tej chwili zawaleniu już nie grozi. No ale tam proponowałem inną funkcję. W tym momencie tam obok na bocznicach, które nadal pozostały, chyba do chwili obecnej mamy chyba ze dwa parowozy, nie, już. A tam był jeden parowóz unikalny, był jeden wagon sprzed I wojny światowej jeszcze. Ja namawiałem kolejarzy, żeby jeżeli nie chcą tego zagospodarować na miejscu, żeby przewieźli do Chabówki, do skansenu kolejowego i wtedy dałoby się to uratować. Natomiast jeszcze parę lat temu to było, bo tam byłem na miejscu. No to żałuję bardzo, bo to naprawdę były obiekty bardzo cenne. No i teraz ostatnia sprawa, ten park kulturowy Podgórze. O tym się mówiło już od dawna. Ja, jak byłem jeszcze konserwatorem wojewódzkim, już były projekty tego parku kulturowego. No ale jakoś do chwili obecnej nie został ostatecznie uchwalony. Prace przygotowawcze były wykonane, natomiast nie nadano dalszego biegu. W tej chwili mają dobry argument, że jednak weszła w życie ustawa krajobrazowa. Znikły te ohydne reklamy, które świeciły elewację większości budynków, wobec czego pod tym względem jest znacznie lepiej na Podgórzu niż było kiedyś. Natomiast właśnie to jest początek dopiero drogi, żeby to Podgórze zaczęło wyglądać lepiej. I na koniec jeszcze kilka słów. To samo, co mówiliśmy kiedyś o Nowej Hucie tutaj. Mianowicie, że właśnie ciągle brakuje nam z tamtego terenu wniosków o dofinansowania do Skosku, bo naprawdę budynków tam jest wiele, bardzo cennych i wiele z nich zasługuje na to, żeby właśnie mogły skorzystać z dotacji państwowych, dotacji publicznych i żeby zostały wyremontowane, żeby uzyskały dawną świetność. Ale jakoś do tej pory nie udaje się tego zrobić. Mam nadzieję, że może i między innymi to dzisiejsze nasze spotkanie będzie służyć temu, żeby troszeczkę zareklamować możliwość uzyskania takiej dotacji, bo naprawdę jest tam co ratować. Dziękuję. Dziękujemy panu doktorowi za udział w dyskusji. Rzeczywiście szereg bardzo cennych, ciekawych problemów zostało podjętych. Nie wiem, czy pan profesor chciałby jeszcze podsumować całą debatę. Myślę, że bardzo szereg problemów zostało poruszonych i radosnych, i smutnych. Dziękujemy wszystkim uczestnikom tej debaty. No i zostaje dużo spraw do przemyślenia. Ponieważ kończymy nasz rok wykładowy, chciałam tylko jeszcze państwa zaprosić na sesję organizowaną przez Towarzystwo Miłośników Historii Zabytków Krakowa. Będzie dotyczyła roku 1923, ponieważ jest stulecie tych wydarzeń. Odbędzie się w sali miedzianej. Zaproszenia leżały na krzesłach. Zapraszamy serdecznie. I do zobaczenia już po wakacjach w październiku. Mam nadzieję, że w dobrym stanie, wszyscy w dobrym zdrowiu i w dobrych nastrojach spotkamy się po wakacjach. Do widzenia.